Cześć drogi słuchaczu, witamy Cię w naszym podcaście Eteria Nieruchomości, w którym dzielimy się naszym doświadczeniem biznesowym i mówimy tylko o tym, co faktycznie działa oraz przynosi efekty. O inwestycjach, rozwoju i możliwościach w nieruchomościach. Jeżeli to Cię interesuje i chcesz od życia czegoś więcej, to jesteś we właściwym miejscu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jakie ryzyka przy kupnie sprzedaży nieruchomości mogą nas spotkać. Gość, adwokat Rafał Chorończyk. Z tej strony Cezary Nocula i zapraszam Ciebie do wysłuchania. Dzisiaj mam przyjemność gościć Rafała Chorończyka, naszego znajomego adwokata i prężnego przedsiębiorca, który stoi na czele. Kancelarii rafałchorończyk.pl ma ogromne doświadczenie w nieruchomościami. Uwierzcie mi, no niewiele jest niestety prawników, którzy tak naprawdę znają się na temacie. Z naszego doświadczenia, no wiadomo, każdy mówi, że się zna, żeby wziąć jakby pieniądze od klienta, ale jakby, jak przychodzi co do, te, do czego, to niestety bywa z tym różnie. Rafał pomaga nam w wielu naszych wyzwaniach, naszym klientom i naprawdę już jest zaprawiony w rynku nabojach w nieruchomościach. I naprawdę jest godnym partnerem, dlatego go zaprosiliśmy, bo też jest no, przykładem, jakby ja to nazywam trochę dinozaura, czyli naprawdę uczciwego prawnika, który jak już bierze jakąś sprawę, to mówi jak się coś da zrobić, to mówi, że się da. Jak mówi, że są małe szanse, to są małe szanse. Także cześć Rafale. Cześć Cezary, witam wszystkich słuchających. Bardzo dziękuję za bardzo dziękuję za miłe słowa. No faktycznie no tak się nam zdarza, że jakoś staramy się uczciwie do tych wszystkich tematów podchodzić i faktycznie kiedy wiemy, że jesteśmy w stanie pomóc to o tym mówimy, a kiedy widzimy, że może być cienko to no, proponujemy inne rozwiązania. Super. Jakbyś, Rafale, mógł właśnie powiedzieć dwa, trzy słowa naszym słuchaczom, w ogóle jako, jakby w jakich gałęziach tutaj prawa się poruszasz, jak to u Was wygląda, czym się, czym się, zajmujecie w kancelarii? Wiesz, co w naszej kancelarii postanowiliśmy skupić na pomocy prawnej przedsiębiorcom. Bardzo wielu z nich to są, to jest właśnie firmy pośredniczące w obrocie nieruchomościami. Mamy, taki, mamy takich stałych klientów. Kilku, z niektórymi się słyszymy dosłownie codziennie, z niektórych słyszę co pół roku, no ale niezbędnie staramy się im pomagać. I no dostarcza pewien taki support między innymi przy, przy trudnych wypadkach prawnych, które nieraz się zdarzają przy, przy pro, przeprowadzaniu transakcji w, w ramach obrotu pośrednictwa nieruchomości. Czasem w trakcie się to udaje jakoś pomóc, a czasem niestety musimy zadziałać po fakcie, kiedy, mhm. kiedy musimy coś naprawić. No. Tak, no, faktycz faktycznie z mojego doświadczenia, no to już jak już się idzie do prawnika, no to niestety już się jakby pra prawdopodobnie woda, woda z kołyski wylała, i też jakby po to ten odcinek nagrywamy wraz z Rafałem, żeby pewne jakby historie z, no, typowo z doświadczenia. Opowiedzieć, czego jakby unikać, na co uważać, jak, jakie wnioski wyciągnąć dla siebie z tych historii, aby albo przeciwdziałać, albo jakby w pewne rzeczy w ogóle nie wchodzić, albo jak już się coś wydarzy, takiego. O czym Rafał dzisiaj będzie mówił, to jak temu jakby przeciwdziałać, jak te ryzyka jakby w nieruchomościach, które też są, bo tak się mówi, że nieruchomości są bezpieczne, bezpieczne. No pytanie, co Rafał na ten temat sądzi. No a jak to właśnie, Rafale, z, z twojego doświadczenia, w jakich momentach przy trwaniu transakcji klienci przychodzą do was najczęściej statystycznie? Jak to z twojego doświadczenia wygląda? Więc to często przychodzą jeszcze w trakcie trwania tej transakcji, po to, żeby po prostu zachować maksymalne bezpieczeństwo przy niej, aczkolwiek, aczkolwiek najczęściej przychodzą no już. Po zawarciu umowy przedstępnej, po, po tych pierwszych ustaleniach z drugą stroną, kiedy się okazuje, że ta transakcja nie idzie tak gładko, jak, jak sobie to zakładali, gdy druga strona nie chce finalnie zawrzeć tej umowy, gdy już po tej transakcji, nawet wiele lat po niej okazało się, że było z nią coś nie tak i coś właśnie trzeba przy niej naprawić. Czyli nawet, nawet po latach klienci czasami przychodzą do zawarcia transakcji? Tak, mamy taki jeden przypadek, gdy po latach y, pani, która kupiła mieszkanie, dowiedziała się, że, że delikatnie mówiąc, ksiągą wieczystą y, tego y, jej mieszkania było coś nie tak. Otóż pierwotnie, kiedy nabywała spółdzielcze własnościowe prawo y, do lokalu była święcie przeświadczona, że mieszkanie tej księgi wieczystej nie ma urządzonej, a później się dopiero okazało, że ta księga jest i można powiedzieć, że samo mieszkanie, sam lokal żył dwoma życiami. Jeden, jednym w ramach swojej księgi wieczystej, która okazało się, że jest, a drugim bez tej księgi, gdy się miało okazać, że, że to ona jest. Ona stała się uprawnioną do tego właśnie Aha. mieszkania. Aha, a jak się, jak się o tym dowiedziała? Wiesz, to jakoś totalnie przypadkiem. Tutaj chyba chodziło o to, że zwróciła się do niej firma, która udzieliła pożyczki pierwotnym uprawnionym do tego lokalu z żądaniem. Tym, tym poprzednim z, właścicielom, tak? Tym poprzednim właścicielom, tak, z żądaniem, żeby przyjęli z powrotem. Jako, z, jako swoją własność to mieszkanie, ponieważ stanowiło ono przedmiot zabezpieczenia w umowie z, z przewłaszczeniem na zabezpieczenie. O, czy ci poprzedni właściciele mieli umowę z firmą pożyczkową i oni chcieli, jakby ten lokal przejąć, tak? Znaczy wręcz, przeci, wręcz przeciwnie, ci poprzedni właściciele ten, tę pożyczkę spłacili i. Tylko no, tak, jak, tak jak jest, isto, tak jaka jest istota tej umowy z przewłaszczeniem na zabezpieczenie, właścicielem y, mieszkania stała się firma dająca pożyczkę. Na wypadek, gdyby ta jej pożyczka nie została spłacona. Mhm. Z tym, że tutaj ta pożyczka została spłacona i firma wręcz sama chciała się pozbyć y, uprawnienia do tego lokalu, no, żeby ktoś jej w przyszłości nie posądził o to, że. Pieniądze z pożyczki owszem wzięła, a, a mieszkanie nie oddała. Tylko, że widzisz tutaj dziwna sytuacja, bo nawet. Yy... Ci właściciele ówcześni no, też nie byli do tego upra mieszkania uprawnieni, ponieważ zdążyli je sprzedać yy, w ramach umowy sporządzonej, fo sporządzonej formie aktu notarialnego. A pytanie, czy ta kupująca w ogóle wiedziała, że jest jakieś przewłaszczenie, jak to kupowała? Nie, nie wiedziała tego. Ta informacja została. Zatajona. Yy, Zatajona, być może zapomniana przez yy, sprzedających. Mhm. No bo, no bo sprzedający to tak się domyślam, że wiedzieli to, czy, czy no chyba ciężko nie wiedzieć, jak się pożycza pieniądze i to z prze, przewłaszczeniem. Powiem tak, możliwe, że tajemnice w tym przedmiocie ci właściciele zabiorą wręcz ze sobą do grobu. Nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Też trudno nam tutaj to wnioskować. A Szkup też, też może jakbyś powiedział tak dwa czy słówka, tylko bo rzucamy... Temat umowa przewłaszczenie, to jakbyś tak tylko wytłumaczył naszym słuchaczom, cóż to, cóż to jest, bo to jest dosyć taka jakby umowa specyficzna. Otóż tak, jest to umowa w oparciu o umowę pożyczki. To przyjmujemy, że jedna osoba pożycza drugiej pieniądze i ta osoba, która te pieniądze przyjęła, przekazuje na własność swojemu pożyczkodawcy Jakiś przedmiot, może to, być, może to być mieszkanie, i umawiają się w ten sposób, że do czasu, aż ta pożyczka nie zostanie spłacona w pełni, właścicielem tego mieszkania pozostaje ta firma, która dała pożyczkę. Nie, nie zmienia to faktu, że pożyczkobiorca może dalej w tym mieszkaniu mieszkać, ale nie jest formalnym właścicielem tej nieruchomości, hmm. więc na przykład nie może jej sprzedać. Aha, czy tamta firma jakby była już w księdze wieczystej, rozumiem, wpisana jako nowy właściciel? Tak, była wpisana w Księdze Wieczystej jako nowy właściciel. A mieszkanie zostało sprzedane jeszcze jakby kolejnym właścicielom. No taki psikus. No, zaczęło mieszkanie żyć y, dwoma życiami jednym, spoza A... księgi jednym z księgi. A jak, jak ta sprawa się skończyła, bo, szczerze mówiąc, pierwszy raz się spotykam z czymś takim, y, z takich no, dużych niechy... uchybień, jakbym <laughs> Chociaż to lekko powiedziane, że jedna firma jest właścicielem, a sprzedaje w ogóle kto inny. Ktoś to kupuje w sumie. Właśnie jak to jest? Ta, ta, ta pani, co kupiła, to, to stała się właścicielką. Jak to się właśnie jakby skończyło pod kątem wszelakim? Droga była długa. Wielokrotnie nam się wydawało, że skończy się o tyle negatywnie, że będziemy musieli całą sprawę wyjaśniać na drodze sądowej. Lecz udało się skutecznie doprowadzić do stanu, kiedy ta pani kupująca stała się właścicielem również wpisanym do Księgi Wieczystej. Nasza rola tu polegała na tym, żeby, żeby tak delikatnie przeprowadzić cały temat pomiędzy tą firmą pożyczkową a sprzedającymi. Żeby nie, była, nie było, potrzeby kierować tej sprawy właśnie do sądu. O ile bylibyśmy pewni tego, że udałoby się to rozwiązać pozytywnie, o tyle bylibyśmy również pewni tego, że cały temat zająłby nie kilka miesięcy, ale kilka lat, a też trzeba pamiętać, że kiedy sprawia trafia do sądu, no wchodzi tutaj ten taki czynnik, który może dawać właśnie jakieś nieprzewidywane wydarzenia. Stąd, stąd bardzo się staraliśmy, żeby. Uniknąć sądu i. Żeby tego sądu uniknąć, tak jest. Bo tamta firma współpracowała, rozumiem, we wszystkim i po prostu chciała z... zakończyć tę sprawę tak jak i wy, tak? Tak, I... firma pożyczkowa współpracowała Aha. od początku. Wręcz oni sami się odgrażali, że jeżeli nie uda się. Doprowadzić sytuacji do szczęśliwego zakończenia w postaci przepisania, wy, wypisania ich z tej księgi wieczystej, to oni sami zdecydują się kogoś pozwać i zauważ, jaka to była kuriozalna sytuacja. Dotychczasowa osoba wpisana jako właściciel nieruchomości idzie do sądu po to, żeby stwierdzono, że ona tym właścicielem nie jest. No tak, to, to to kuriozum, ale to też, jak a, a czemu tak tej firmie pożyczkowej na tym jakby mocno zależało? Wyobraź sobie, że ktoś by się dowiedział o tym, że został, pomimo tego, że została spłacona pożyczka, to ta firma cały czas jest właścicielem. No ktoś by powiedział, no kasę wzięli, ale mieszkanie nie oddali. No to kolejni oszuścili chwiarze, no i wiesz, no... Wiele, wiele film pożyczkowych działa zupełnie uczciwie i tutaj należy oddać również to, że tak właśnie działali, więc pozornie na swoją niekorzyść, ale chcieli właśnie doprowadzić sprawę do takiego końca, że mogli zostać odczytani jako zupełnie uczciwi. Oni przez z ich twierdzeń wynika, że oni przez wiele lat próbowali. Przekonać tych państwa, co finalnie sprzedali nieruchomość, do tego, żeby się kurczę no, stawili u tego notariusza przyjęli z i przyjęli z powrotem tę nieruchomość, Aha, i, a tej współpracy nie było. Aha, <laughs> Oni zapomnieli, sprzedali i ten, jak to, jak to niektórzy, niektórzy klienci. A powiedz mi, Rafale, jak, jak twoim zdaniem ta klientka, co kupowała, mogłaby, jakby, a, a właśnie ona w ogóle kupowała to bezpośrednio przez pośrednika, jak w ogóle, jakby doszło do tej transakcji, że no, doszło jakby do takich. Takich uchybień, jak pamiętasz. Z tego co wiem, nieruchomość i ogólnie tam transakcja była prowadzona bez pośrednika, co można było zrobić na tamtym etapie, żeby do całego, całej tej sytuacji nie doszło. Tutaj jawi się takie rozwiązanie, żeby zweryfikować jednak dodatkowo to oświadczenie spółdzielni. Istnieje możliwość wykupienia stos za stosunkowo niewielką kwotę, to jest chyba kilkadziesiąt, Złotych od jednej sztuki, żeby wpisać adres konkretnej nieruchomości, i otrzymujemy wtedy informację, że albo ta nieruchomość tę księgę założoną ma, i dostajemy od razu numer tej księgi, jesteśmy sobie w stanie to zweryfikować przez internet, kto jest wpisany jako właściciel tej nieruchomości, albo otrzymujemy informację, że tej księgi wieczystej nie ma i dopiero najczęściej właśnie przy tej transakcji, którą planujemy, ta księga zostanie założona. To też może dopowiem od siebie, też nawet nie trzeba płacić za księgę wieczystą, czy właśnie jak chce się zweryfikować, czy jakaś księga jest, to po prostu wystarczy wpisać adres nieruchomości. Jeżeli ta księga jest, no to można ją kupić. Jeżeli tak. jej nie ma, no to jakby to... Tak, nawet się nie płaci. W momencie, tak. kiedy jest informacja, że księgi nie ma, no to tak to nawet wychodzi bez kosztowa w tym tak. momencie. Prawda? To zajmuje trzy minuty, a jakby można sobie, jakby każdą nieruchomość, którą się kupuje, bo zakładam ktoś raczej mało kto kupuje tam nie wiem, kilka nieruchomości dziennie, żeby to mu się. <laughs> nie miał dwóch minut, żeby to sprawdzić. Także to, to jakby dosyć prosta rzecz, a. A pomaga, a no też z naszego doświadczenia, no tutaj spółdzielnia wystawiła, zaświad zaświadczyła nieprawdę, co jakby z naszego doświadczenia to się zdarza dosyć regularnie i już niejednokrotnie poprawialiśmy. Notariusz nas odsyłał do spółdzielni, bo spółdzielnia jakieś błędy popełniała i to nie było raz, dwa, trzy razy, tylko jakby to się dzieje, jakby co któryś case to u nas tak jest, że spółdzielnia po prostu, mimo że tych zaświadczeń wystawia pewnie. Kilka, kilkanaście dziennie, no to czasami robią błędy, ale tutaj, no, z te, jak Rafale mówisz, to naprawdę zapomnieć o Księdze Wieczystej, no dosyć spory, spory błąd. No tak, bo gdyby o tym pamiętano, no to całą sytuację dałoby się dużo prościej wyprostować w tamtym momencie, na przykład przed transakcją, albo ta pani, która kupowała, mogłaby stwierdzić, że nie ma ochoty na przeprowadzanie całego. Całej tej ryzykownej akcji, że znajdzie sobie inną nieruchomość, bądź na przykład mogłaby stwierdzić, że no, skoro mamy takie wady prawne, no to porozmawiajmy o mm -hmm. niższej cenie tej nieruchomości. Mm -hmm. Rafale, i jak, jakiego jeszcze typu case'y spotykaliście się? No bo ten, co opowiadać, to naprawdę był hardkorowy, no ale chyba macie jakieś takie bardziej bardziej powiedzmy, co, co się częściej, częściej regularniej zdarzają. Pewnie również wam się zdarzało, że już po zawarciu umowy przedstępnej, nawet w formie aktu notarialnego, no, która ze stron transakcji się rozmyśliła, stwierdziła, że, no, że no coś takiego się wydarzyło, że finalnie nie chcą odpowiednio kupić czy sprzedać się nieruchomości. No to, mają do tego prawo. Mają do tego pełne prawo. Oczywiście, tylko że troszeczkę inaczej to prawo wygląda, kiedy zdecydowali się zabezpieczyć całą transakcję zadatkiem. Czyli kupujący przekazał sprzedającemu część ceny jeszcze przed, najczęściej to jest wręczane przy zawarciu umowy przedstępnej, ale jedna strona na drugą ma taki musik, że jeżeli druga strona, no to prowadziłaby do sytuacji, że do transakcji nie dochodzi to ponosi negatywne konsekwencje, na przykład może utracić tę kwotę zadatku, pomimo tego, że nieruchomości, właściciel nieruchomości się po drodze nie zmienił. No, TAKĄ sytuację mieliśmy teraz stosunkowo niedawno. Sama transakcja miała miejsce dwa lata temu a kilka dni temu dosłownie odebraliśmy wyrok sądu drugiej już instancji stwierdzający rację naszego klienta, ale może zacznę od początku. Aha. To był początek tej pandemii, kiedy, kiedy nasz klient postanowił przeprowadzić się z miasta gdzieś na wieś i nawet wypatrzył sobie odpowiednią, odpowiednie mieszkanie, które mu odpowiadało, rozmowy z sprzedającymi trwały pamiętam tam kilka miesięcy, ale w końcu dogadali się zarówno co do ceny, jak i co do tego, że zawrą umowę przedstępną. Rozmowy w sprawie zakupu jakiejś nieruchomości, tak? Między tak jest. Klientami tak jest. bezpośrednio były. Tak, tak. Tam mhm. również właśnie okay. nie było pośrednika i po wielu miesiącach się dogadali co do kwoty. I co istotne, ustalili pewną kwotę zadatku. Zawarli umowę przedstępną, ustalając, że w ciągu trzech miesięcy zawrą umowę przyrzeczoną. Tutaj kupujący chciał sobie dać czas na załatwienie formalności związanych z uzyskaniem finansowania zakupu oczywiście odpowiednim kredytem. Kiedy już się zwrócił do sprzedającego z informacją, że to finansowanie ma zapewnione, sprzedający już nie był tak bardzo chętny, żeby sprzedać. Tam twierdził, że sytuacja zrobiła się w związku z pandemią niepewna, że po prostu zwalał na, na pandemię, że coś tam jest nie tak, tak? rozumiem? Tak, zwalał rozumiem. na pandemię, że coś jest. Nie tak, że znaczy to dosyć mętne tłumaczenia otrzymywaliśmy, i tak jak mówiłem, sprawa się zakończyła w sądzie, te tłumaczenia po drodze też się zmieniały. I w każdym razie zaproponował, że on tą kwotę zadatku, którą przyjął, odda, ale nie odda drugiej części tego zadatku, czyli łącznie dwukrotności, stwierdzając, że no do transakcji nie doszło z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez nikogo, a już na pewno nie przez niego. Mhm. Czyli zwalał jakby na, na pandemię, tak? Zwalał no. na pandemię. No, my tutaj o, byliśmy a, zdania, że. A to, nie, to nie jest jakby taki. Czynnik właśnie trzeci? Nie mógł się tym podać? podać? Powiem tak: jeżeli w tej konkretnej sytuacji udałoby mu się wykazać, w jaki sposób ta pandemia wpłynęła konkretnie na jego sytuację, w ten sposób, że lepiej by tego domu nie sprzedawał, no to owszem, mogłoby mu się to nawet powiedzieć, ale tutaj było takie luźne stwierdzenie: no pandemia, no niepewność, no może on stracić pracę. To może w sumie tej transakcji nie róbmy. No, brakło, tego konkretu. brakło tego konkretu, tego w jaki sposób ta pandemia przekładała się na jego sytuację. Bo on tam bez prawnika, rozumiem, się tłumaczył? Czy, czy miał jakieś. Tak, tłumaczył się bez prawnika. Aha, okej. Okay. Tłumaczył się bez prawnika, no, był święcie przekonany, że zdoła przekonać tych naszych klientów do rezygnacji z tej kwoty. A o jakie tam rzędu kwoty chodziło? To chodziło o kwotę rzędu kilkunastu tysięcy złotych. O, okej. Okay, no to... Tak. Tutaj w, wkroczyliśmy w momencie, kiedy z, oświadczyliśmy w imieniu klienta, że okej, okay, finalnie on nie chce tej nieruchomości. Istniała by oczywiście możliwość, żeby się udał do sądu. Z żądanie stwierdzenia, że może się stać właścicielem tej nieruchomości, dzięki temu, że zawarli tą umowę w formie aktu notarialnego, ale stwierdził, że już nie chce mieć z tym państwem nic wspólnego i, i żąda zapłaty przez nich tej drugiej części zadatku. Ci, ci coś tam nam nawet odpowiedzieli, stwierdzając, że są w nam w stanie zaoferować maksimum, tam pamiętam, jedną szóstą kwotę, której się domagaliśmy, czyli jakiś tam, jakąś tam małą część tego zadatku. Mhm. No nasz klient się też już na tyle podenerwował całą sytuacją, że stwierdził, że nie przyjmie takiej propozycji i, no i tutaj widząc, że nie uda się tego załatwić yy, polubownie, zdecydowaliśmy się na drogę sądową. Mhm. Okej, okay. jak się sprawa skończyła? Yy, udało nam się uzyskać yy, nakaz zapłaty na zapłatę tej kwoty, Czyli po tym ten nakaz został doręczony temu tym państwu, co sprzedawali, obecnie już pozwanym w sprawie, i zdecydowali się ze swoim prawnikiem nie tylko złożyć sprzeciw od tego nakazu zapłaty, ale również wytoczyć przeciwko nam powództwo wzajemne. To jest interesująca konstrukcja. To zrobili tak zwane powództwo yy, Rebus Sixtantibus. Yy, A co to jest? <laughs> czyli chcieli dążyć do stwierdzenia, że tej umowy przedwstępnej yy, dotyczącej zakupu tego mieszkania w ogóle, yy, w ogóle nie doszło, z uwagi na to, że miały miejsce na tyle nadzwyczajne yy, okoliczności, że sąd, biorąc pod uwagę yy, równość stron, ich dobro, Stwierdziłby, że do tej umowy w ogóle nie doszło. Mimo tego, że była podpisywana notarialnie, tak? Mimo tego, że była podpisywana notarialnie, ale no, wspominana pandemia miała sprawić, że, że tej umowy w ogóle nie ma, tylko nie przewidzieli jednej kwestii: że wytaczając powództwo wzajemne, tworzą zupełnie nową sprawę. W której jest też dużo większa, tak z, dużo, większy, tak zwany, dużo większa tak zwana wartość przedmiotu sporu, ponieważ oni w tym momencie atakowali całą umowę dotyczącą nieruchomości. Tam była ta kwota około 400 tysięcy złotych, i tak jak nasz pozew dotyczył kwoty kilkunastu tysięcy złotych, i od tej kwoty, 5% zapłaciliśmy tytułem opłaty sądowej, tak oni w tym momencie powinni zapłacić 5% z tej kwoty kilkuset tysięcy złotych, stwierdzając, że całej umowy w ogóle nie ma. I tak to, to, patrząc po działaniach drugiej strony, to wyglądało tak, jakby się dopiero w tym momencie o tym zorientowali i nie, nie przedstawili tej informacji klientowi. O. Dopiero później, w międzyczasie, jakoś. To klient się powiem, zdziwił, że chronił swoje kilkanaście tysięcy, a miał zapłacić no 5%, no to 20 tysięcy, tak? To... No tak, przyjmijmy, że to jest ta kwota 20 no. tysięcy złotych. A sprawa, jak mnie mam, też niepewna. A mocno, Absolutnie albo, niepewna. Albo bardziej mała szansa. I tak jak mówiłem, no w związku z tym, że nie dało się wykazać tego konkretnego wpływu pandemii na sytuację tych państwa, to wręcz sprawa przegrana. Czyli oni by sobie włożyli te 20 tysięcy złotych, zapłacili swojemu prawnikowi i zapłacili jeszcze naszemu klientowi za to, że skorzystał z naszej pomocy. No zasada jest taka, że przegrany opłaca w pełni wygranego. No tak, czyli to też w sumie taki przykład, że... No, jak, jak nie masz racji, to się lepiej nie kłócić. Albo, albo jak już kłócić, to wziąć jakiegoś dobrego prawnika, bo z tego co mówisz, to chyba tam ta kancelaria nie za bardzo wiedziała, co robi. Tak, ogólna zasada jest taka, że kiedy się już zorientujemy, że po naszej stronie jest błąd, to im wcześniej się z tego wycofamy, tym lepiej. No a tutaj, tak jak mówię, no tutaj sprawa była toczona przez jeszcze drugą instancję. Hmm. A czasami, końca. a czasami doradzasz klientom, żeby, że przychodzi do ciebie klient, mówi swoją sytuację, zrobiłem to, to i tamto, to czasami yy, mówisz tak klientom wprost, że no słuchaj, tutaj lepiej jakby się przyznać i, i wziąć to na klatę. J jakie macie w ogóle podejście w kancelarii na tego typu yy, tematy? Czy idziecie poprzedzamy, za par... Poprzedzamy yy, Każdą sprawę poprzedzamy analizą, na ile jest szansa, Dobrze. że Uda się uzyskać to powodzenie. Jest, są sytuacje takie, że mówimy, że no prawie na pewno się uda to, co nasz klient zamierza zrobić. No wiadomo, tutaj a jest. Case, zawsze że jest, że jest no raczej przegrana pozycja na, w dużym procencie. A jeżeli jest duża szansa na przegraną, no to proponujemy podjęcie jakichś rozmów polubownych z drugą stroną, wskazując, że jesteśmy w stanie do tego sądu iść, ale. Ale jeżeli się to nie powiedzie, no to, no to odradzamy, to przyjmując, że już w tym momencie ryzyko jest za duże. No tak jak mówię, no, gdyby nasz klient przegrał, to musiałby to nie tylko by stracił te koszty opłaty sądowej, które poniósł, ale również musiałby ponieść koszty, które poniosła druga strona, broń, broniąc się przed tym niezasadnym roszczeniem. Okej, okay. super. Czyli super, może nie tak dla tego klienta, co, co przegrał. Zdarza nam się, że, że po takiej analizie klient stwierdza, że jednak chce spróbować. My w tym momencie oczywiście w sądzie walczymy jak lwy. A jak Twoim zdaniem Rafale można by było tego rozwiązać, to jakby najlepiej dla tego klienta sprzedającego? Wiesz, co sądzę, że gdyby na etapie przedsądowym, w odpowiedzi na nasze wezwanie do zapłaty, dał jakąś rozsądniejszą ofertę niż zapłatę jednej szóstej należnej kwoty, to nasz klient stwierdziłby, że całość nie jest warta tego zachodu, żeby kierować sprawę do sądu i by się tą kwotą zadowolił. Wiesz, no zasada jest taka: no, kiedy się już zorientujemy, że. No, że w jakiś sposób błądziliśmy, popełniliśmy błąd, to z tego błędu trzeba się starać jak najszybciej wyjść. No, i tym wyjściem byłaby właśnie tutaj rozsądna propozycja, ugodowa. No tak, no właściwie tak z tak, tak, do naszego doświadczenia mi się wydaje, że jakakolwiek rekompensata tylko że rekompensata za czekanie kupujących i pewnie staranie się o kredyt jakakolwiek rekompensata by im jakby wystarczyła, żeby ich nie, nie pozywać dalej do sądu. Tak? To bardziej była case. Jakby na, na w umiejętności, użyciu umiejętności miękkich się porozumieć te dwie strony, żeby jakby dojść do jakiegoś konsensusu, żeby nie odpalił, nie wiem, załóżmy 20 tysięcy, ale nie wiem, 10 czy, czy, czy nawet tak. 5, cokolwiek, nie? To, to jakby pewnie. Żeby długo... to nie była kwota symboliczna, żeby no ta, nasi nie... klienci byli po prostu usatysfakcjonowani. A no tak też no powiedzmy sobie, no od nas dostali rekomendacje, że do sądu idziemy jak po swoje. No tak, bo ludzie czasami się nie zdają sprawę, że czas też kosztuje, a jak ktoś się stara, no to ta rekompensata tak jakby jest taka, no nie dość, że oni muszą szukać kolejnego mieszkania, tak. to tu jeszcze stracili czas na, na procedury kredytowe i tak dalej, i tak dalej. No dobra Rafale, to teraz czy macie jeszcze jakiś ciekawy case, nie wiem, może choćby coś w zakresie troszkę innym, jakiś działek, Co, coś tobie przychodzi do głowy? Wiesz co, mógłbym Ci opowiedzieć o takim case, który może Ci się spodobać o tyle, że transakcja była przeprowadzona z pośrednikiem, tylko że, o, super. Tylko, że pani, która sprzedawała nieruchomość, stwierdziła, że ona zrobi lepiej i zrobiła sobie tylko krzywdę, tak wchodząc w większe szczegóły. Pani, był, pani sprzedająca była z zagranicy jak sobie przypominam, chyba nawet w ogóle z innego kontynentu i zawarła umowę pośrednictwa sprzedaży swojej działki z pośrednikiem z Polski. No i ten pośrednik działał sobie swoim rytmem, celem, celem znalezienia odpowiedniego kupującego. No tutaj nie pamiętam dokładnie, co się pani nie podobało, czy jakiś ogólnie sposób obsługi, czy tempo tej obsługi, i stwierdziła, że poszuka sobie kupującego na własną rękę. Znalazła takiego, nawet drogą korespondencyjną zawali ze sobą umowę przedstępną, ale zwykłą pisemną, bez, yy, nie w formie aktu notarialnego. Yy, chyba tutaj też było celem yy, uzyskania finansowania przez kupującego. No i kiedy dostała pani sprzedająca informację, że to finansowanie jest zapewnione, Przyleciała specjalnie do Polski wydając chyba no, blisko 2000 tysięcy złotych na bilety, no wtedy już one nie były tanie. I, czyli rozumiem, że sprzedająca sprzedawała przez pośrednika, a pośrednik był nieskuteczny i jakby znalazła sama kupującego i z nim podpisała tak listownie umowę? Znaczy, ja bym życzył jej, patrząc na dalszą część historii, życzyłbym jej takiej nieskuteczności, jaką się w cudzysłowie wykazał ten pośrednik, ponieważ w międzyczasie się okazało, że ten pan kupujący, on kupić nie może tej nieruchomości od tak sobie, ponieważ państwo nie wzięli pod uwagę, że sprzedawana jest działka rolna. A w tym momencie, jeżeli. Taka ma powyżej jednego hektara, a tutaj on, ta działka miała powyżej jednego hektara, do transakcji potrzebna jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w skrócie COWR. Gdyby jakimś sposobem notariusz pozwolił na zawarcie takiej umowy, to byłaby ona z mocy samego prawa nieważna i nie mogłaby doprowadzić do zmiany właściciela nieruchomości. Czy rozumiem, że klientka przyleciała z zagranicy specjalnie już na umowę końcową i notariusz jej już na umowie powiedział, że, że nie przeprowadzi? Jak to wyglądało? Była przekonana, że wszystkie formalności są dograne do końca i że przyjeżdża tylko wyłącznie tą, dopełnić tą jedną, ostatnią formalność w postaci podpisania umowy. No, nie zadbała tutaj o uzyskanie tej wiedzy, jakie te formalności do końca są potrzebne do. Uzyskania głęboko wierzę w to, że gdyby to robiła ze wsparciem zaangażowanego już przez siebie pośrednika, ten by jej powiedział, że no to trzeba jednak troszeczkę inaczej przeprowadzić, i żeby faktycznie taka zgoda tego kowru się pojawiła, i żeby faktycznie doprowadzić tą transakcję do końca. No tak, czyli klientka trochę poszła po swojemu, i tutaj niekoniecznie jej się to w tym wypadku opłaciło. A kto i z czym do was przyszedł, jakby w, jak w jakim przypadku? To ta kupująca się do was zgłosiła, czy, czy ten y kupujący, czy ten sprzed sprzedająca? Przyszedł do nas pośrednik y wtedy, kiedy już się całe mleko wylało, i kiedy już byli na siebie tak wszyscy wkurzeni, że, y że nawet gdyby chcieć tą transakcję przeprowadzać od nowa, co byłoby możliwe. Y to jednak z uwagi na to, że no już pewne koszty zostały poniesione, że pewne oczekiwania już nie zostały spełnione, to tylko wyłącznie się wszyscy ze sobą pokłócili. Pani wróciła, pani wróciła sobie do swojego miejsca zamieszkania. Kupujący też już nie chciał z nią rozmawiać. Każdy na każdego stwierdził, że, że jest niepoważny, niekompetentny i że biznesów razem robić nie będą. Aha, okej, okay. czyli popularnie mówiąc, no, transakcja się rozleciała na, na wszystkie sposoby. Tak jest, no tak jak mówię, dałoby się to doprowadzić, ale no już ten kapitał zaufania został utracony bezpowrotnie, jak się okazało. I... No to też, też, też z naszego doświadczenia też taki, takie case'y regularnie przerabiamy, że jak już dochodzi czasami do bezpośrednich rozmów, dlatego my też często jak pośrednimy w transakcjach, no to My jesteśmy jednak tym buforem między kupującym a sprzedającym. No, też nie ze względu, żeby się tam nie kłócili, chociaż to też czas, czasami jakby pomaga, <laughs> bo my przeważnie mamy relacje bardzo dobre z jedną i z drugą stroną. A kupujący ze sprzedającym, jakby no nie, nie jest to czasami nadkonieczne, żeby się jakoś super lubili, bo my jesteśmy od tego, żeby te sprawy załatwiać. No, ale też druga rzecz, że pod tym kątem prawnym, też jak tutaj w, tym, w tych przypadkach. Widać, że no jakby pewnie dobry pośrednik by doradził jakby jak to rozwiązać i co jest potrzebne, no bo już przerabiał tych case'ów. Oczywiście, to by była zupełnie rutynowa transakcja, bo, bo na co dzień obecnie nie rolnicy kupują działki rolne, no trzeba to przeprowadzić odpowiednio. Ale jest to jak najbardziej do przeprowadzenia. Także tutaj, to, to, to jakby ta nie wiem, oszczędność to może była niekompetencja jakby tamtego pośrednika, który się ociągał, ale to też jakby. Znaczy ostrożnie z tym ociąganiem się, bo to wiesz, no, te oczekiwania klientów czasem są po prostu tak duże, że no tak, nawet najlepszy to... pośrednik tych ich nie spełni. No, tak, no i wtedy, masz... kiedy ktoś uważa, że wie lepiej, no to nie zatrzymasz, no nie, nie, nie powstrzymasz kogoś przed y, takim działaniem. No tak, czasami jakby do mniemania jakby klientów są, są różne, ale Oczywiście. to mogło im się wydawać, nie? no tak. bo też czasami mamy tak, że klient to chce, żeby im sprzedać mieszkanie w trzy tygodnie, a jak się nie sprzedaje, to w ogóle jakby co my robimy, no, tak? Do niczego ten poprzednich. E... E... tak, no, e... <laughs> powinno się, z... przecież pisaliście na stronie, że jedno się sprzedało w trzy dni, no, ale no tak. to umówmy się, no nie, nie każdorazowo to tak się uda. No, no tak, to się zdarzy że się bardziej zdarzają niż się jakby... Co drugą nieruchomość sprzedajemy w trzy dni, to by jakbyśmy brali chyba po, po, po inno, inne prowizje. <śmiech> <śmiech> zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale tutaj definitywnie myślę, że pośrednik tutaj, zwłaszcza jak to dziwi, trochę mnie dziwi, pani była z zagranicy, i jakby zamiast skorzystać z kogoś innego, to, to, to jakby sama chciała to przeprowadzić. No to też jakby to trochę też taki wniosek, że. No, jak coś umiesz zrobić, to rób to sam. Z naciskiem, jak umiesz robić. Jak, jak ktoś nie potrafi naprawiać silników, to może niech się za to lepiej nie, nie zabiera, no bo właśnie. No, zrobi sobie krzywdę. No. Tak, i czasowe, kosztowe, pewnie emocjonalne, no pewnie troszkę tą panią kosztowało, że już tutaj sobie <głoszutowało> będzie liczyć pieniądze, a. <głoszutowało> no tak to sobie tylko przyjechała na chwilę do, do ro rodzinnego kraju, ale jest... raczej tej wizyty. <głoszutowało> Pozytywnie wspominać nie będzie. No dokładnie. No Rafale, to myślę, że już tutaj wystarczająco takiej fajnych, fajnych historii przytoczyłeś. Jak byś, to, jak byś to, Rafale, podsumował jakieś jakby wspólne wnioski dla, dla naszych słuchaczy, żebyście co mogli, co mogli z tego wziąć i jakby wdrożyć swoje, swój sposób działania, postępowania, myślenia? Znaczy, zupełnie uczciwie należy powiedzieć, że. Myślę, że większość transakcji na rynku nieruchomości odbywających się bez pośrednika, no one jakoś tam pójdą dobrze. No nie wystąpią jakieś te czynniki losowe sprawiające, że no transakcja się nie uda. Dwie strony są pełne dobrej woli i... I dzięki temu nie ma żadnych takich nieporozumień w trakcie rozmów. Niemniej jednak, kiedy już idzie w złą stronę i może i widać, że może, może coś pójść w tej transakcji źle, to straty wynikające z tego są duże. No, tak jak w omawianych sytuacjach są to. Jest to konieczność zapłaty większych kwot pieniężnych, na przykład tytułem kosztów procesu. Jest to utrata dobrego kontrahenta, który no pozwoliłby tą transakcję dokończyć, a na pewno każdorazowo jest to mnóstwo nerwów, jest to mnóstwo straconego czasu, co jest tym bardziej bolesne w momencie, kiedy nie mamy tego efektu w postaci transakcji. Udział takiego pośrednika jest takim buforem bezpieczeństwa. On widzi po prostu, kiedy coś idzie w złym kierunku, i on jest w stanie to naprostować w taki sposób, żeby do tej transakcji jednak doszło z korzyścią dla obu stron. No tak, bo tak naprawdę, jak jest jakiś pośrednik, w, no może nie jakiś dobry, dobry pośrednik, no bo też jakby też powiedzmy sobie szczerze, przez pośredników też różne rzeczy jakby też się spotykaliśmy, różne fuck-upy występują, a jak jest dobry pośrednik, który zna się na swojej pracy i się angażuje, no to on dużo rzeczy jakby z doświadczenia wychwyci wcześniej. czy to Oczywiście właśnie, czy to jakby pod względem Prawnym, jak powiedziałeś, czyli no jedna z podstawowych rzeczy, kompletacja dokumentów. Tu też, no wiadomo, tutaj mówi że się notariusz wszystko zrobi, no ale notariusz jakby czasami czegoś nie zobaczy, czasami o czymś zapomni. Notariusz też jest człowiekiem. Oczywiście. I te, też się spotykamy bardzo często, jak my kompletujemy te dokumenty, że notariusz jakby czasami na umowie coś się przypomina, albo coś tam jednak nie tak jest. i No i, no i mimo, że jakby robi tych umów kilka kilka dziennie no to i tak czasami się gdzieś pomyli czy o czymś zapomnie bo miał tyle roboty że zapomniał wysłać jakiegoś dokumentu No jak wiadomo jak się współpracuje z dobrym pośrednikiem przeważnie ma jakby dobrego sprawdzonego notariusza no i jakby no nie ma tych jakiś tam ryzyk właśnie takich niby błahych ale tutaj właśnie klientka przylatuje choćby z zagranicy tak no co innego jak ktoś ma tam 20 minut do notariusza a ktoś kupuje bilety za mhm. 2 czy trzy tysiące to jest inna sprawa. No i też tutaj, co poruszyliśmy, temat jakby czynnika ludzkiego, że ta komunikacja między klientami, jak tutaj jej jakby nie ma, bo jest jakby na, 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 na słabym poziomie, no to też. Cześć, z naszego doświadczenia, wszelkie trudne casy da się jakby dojść do porozumienia. Naprawdę w 90% przypadkach, a w tych 5% no to no, odzywamy się do Rafała i piszemy pisma. Tam, gdzie się no, już naprawdę nie da, ale 95% my to właśnie Oczywiście, dogadujemy że tak. między ludźmi. nie Tylko tak naprawdę, klient musi być bardzo, bardzo jakby oporny, żeby nie chcieć się porozumieć. W Tą czy w tą stronę, albo też nie, nie wiem, klienci czasami nie wiedzą, jakie są rozwiązania danych problemów, albo też czasami jakby mają taką dumę, że no, no czasami ciężko ich jakby przekonać do, do, do czegoś. No a dobry specjalista no, potrafi rozmawiać i, i żeby tą transakcję jakby czy kolanem, czy łokciem jakoś tam dopiąć, no, albo albo współpracować właśnie z dobrym, sprawdzanym prawnikiem. No, żeby takich kosztów uniknąć i emocjonalnych, i finansowych, tak? no, bo też wasze usługi kosztują pewnie tak, sądy. Pełnimy podobną rolę do was, no, tego bezpiecznika. No, wielokrotnie bez nas się uda to dograć, ale, ale czasem jest to niezbędne, w szczególności kiedy już się okazało, że to mleko się rozlało. No dokładnie. A to... Też, jak już pewne rzeczy dochodzi sądownie, no to, to Ra, Ra, Rafale, jak w ogóle, właśnie tutaj statystycznie u Was wygląda, ile te średnio sprawy jakieś związane z nieruchomościami trwają, też żeby słuch słuchać miał świadomość, jak to wygląda, jakby te dalsze kroki. Powiem tak, ile, przed, ile przed 2020 rokiem było źle, teraz jest w zasadzie tragicznie, jeżeli chodzi o tempo rozpoznawania spraw. Te najprostsze, w których chodzi tylko wyłącznie o stwierdzenie przez sąd, że jest kwota do zapłaty, one idą stosunkowo szybko. Nawet w, nawet w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie uzyskać nakaz zapłaty. Niemniej jednak no, są nawet sprawy, kiedy na to czeka się i 12 miesięcy. Jeżeli, jeżeli już jednak wchodzi w kwestia sporu pomiędzy stronami, Trwa to miesiącami, latami, czasem ten czas schodzi na czynności zupełnie trywialne, jak wymiana najprostszych pism pomiędzy sądem, stronami, pełnomocnikami a świadkami. A kiedy jeszcze jest potrzebna jakaś wiedza, która przerasta sąd, np. z zakresu wyceny nieruchomości przez biegłego. No, to wtedy też trzeba tak co do zasady dołożyć do długości sporu co najmniej rok. No. Więc, A pieniądze i emocje zaangażowane, tak? Oczywiście, że tak. No, można powiedzieć, że zadowoleni są prawnicy, którzy prowadzą tą sprawę, ale no powiem tak, no my trochę inaczej do tego podchodzimy. No, dla nas się liczy ten cel, który klient osiągnie, i najlepiej, żeby to osiągnął bez sądu, ale. Czasem, czasem, biorąc pod uwagę, jaki ten cel jest, jest to trudne. W szczególności, jeżeli po prostu druga strona się nie chce też porozumieć. Mm -hmm, pewnie. I Rafale, jeszcze jedna rzecz. Otóż my mamy taki zwyczaj w naszym podcaście, że życzymy naszym słuchaczom tego, co życzylibyśmy sami sobie. Pytanie, co byś życzył naszym słuchaczom na zakończenie? Y Powiem tak, mógłbym zupełnie tradycyjnie życzyć zdrowia, szczęścia i pomyślności, ale jednak umówmy się, że chcielibyśmy tutaj się zamknąć jednak w temacie, który poruszaliśmy w tym odcinku. Więc podsumowując, życzę, życzę naszym słuchaczom, żeby mogli osiągać swoje cele bez konieczności odwoływania się do sądu, bo. Tak jak mówiłem, no, czasem się ten cel uda w te, z, z jego pomocą osiągnąć, czasem nie, ale ile stracimy nerwów, czasu, pieniędzy, to nikt nam nie odda. Dokładnie, tego też sam. Wiem, że może życzę. to dziwnie brzmieć z ust prawnika, niemniej jednak widzę, że dużo bardziej zadowoleni są ci nasi klienci, którzy ten, te swoje cele osiągną bez tego sądu. I nawet jeżeli osiągną swój rezultat, no to. Jest jednak lepiej, kiedy zdołają go osiągnąć 3 lata wcześniej, bez, bez uciążliwego, choć wygranego sporu sądowego. Też do tych klientów się na pewno, na pewno zapisuje. Drogi schaczu, jak Tobie się podcast podobał? Wszelkie lajki, szczere komentarze, będziemy bardzo wdzięczni, to jest tak docenianie naszej, naszej pracy. I też tutaj na pewno gość Rafał będzie zadowolony. I też, jeżeli ktoś by miał jakieś dodatkowe pytania. Czy chciał się skontaktować z Rafałem, to podamy jego dane kontaktowe, jego kancelarii w opisie tego podcastu. No i co? Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Żegnamy się dzisiaj. Do zobaczenia na tydzień. Cześć. Również dziękuję za wysłuchanie. Cześć.